To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igor Janka. Maciej Samcik, autor bloga, podcastu i wielu innych przedsięwzięć o nazwie Subiektywnie o Finansach. Witaj serdecznie. Witam ciebie. Idzie ciężki czas dla naszych finansów, tak w każdym razie czytam w różnych miejscach. Inflacja rośnie, ceny benzyny rosną, za chwilę zaczną rosnąć ceny energii cieplnej, a to dopiero początek rzeczywiście czeka nas tak trudny, tak trudny czas? No, jeśli potraficie sobie zakontraktować na przyszły rok podwyżki wynagrodzenia rzędu 10% albo więcej, to może nie będzie tak najgorzej dla was, ale, ale jak ktoś nie ma takiego, takiej mocy przekonywania, jeśli chodzi o wzrost swojego wynagrodzenia, no to rzeczywiście może to być wyzwanie dla przyszłorocznego portfela, bo, no bo się zapowiada, że będzie inflacyjnie, że nie będzie łatwo zarabiać pieniądze, jeśli ktoś ma oszczędności yy, i że no, będzie trzeba yy, dość mocno się przyglądać swoim wydatkom. A kiedy rosnące ceny energii, no bo to będzie podstawowy czynnik prawda, po, e, wzrostu cen, zaczną się przekładać na ceny e, pod tych Codziennych produktów, z których korzystamy i usług. No to trudno powiedzieć, bo to na, na każdym rynku to trochę inaczej wygląda. Natomiast tak standardowo, jak ty, pamiętam poprzednie e, takie wystrzały inflacji e, z 25-lecia mojej kariery dziennikarsko-blogowej, kiedy się tym zajmuję, no to, to e, dwa kwartały, trzy kwartały tak. Podejrzewam, że na początku przyszłego roku albo powiedzmy wczesną wiosną już zaboli. Mhm. Ale to zaboli tak, że będą, będzie wzrost, nie wiem, kilkuprocentowy, czy to może pójść znacznie, znacznie wyżej? Znaczy on nie będzie taki sam dla wszystkich. Mhm. Bo jeśli ktoś Co robi to znaczy? zakupy w biedronce, mhm. no to ta biedronka będzie robiła wszystko, żeby u niej ceny za bardzo nie wzrosły. Oni podnoszą tylko tyle, o ile muszą. Będą cisnąć. Z, z swoich pracowników, tak, by, by ograniczać koszty własne, będą cisnąć pod dostawców, będą cisnąć pod dostawców pośredników, ale postarają się, żeby. No bo to jest dyskont, Tak, zresztą znaczy, to Biedronka jest tutaj jakby wyłącznie jako przykład, nie jako ta Marka mówimy o, o, o tanich sklepach spożywczych. Tak. No, ale one dominują dzisiaj One bo... dominują, tak, bo to jest największa, największa część rynku, tak. Natomiast e, na przykład w usługach moim zdaniem będzie dużo więcej niż kilka procent bo na usługi znacznie łatwiej przerzucać koszty. No idziemy codziennie do tego sklepu i widzimy, jak coś podrożało. I, I jak nam się nie podoba, że podrożało, to idziemy do sąsiedniego sklepu, który właśnie jest obok, tak, bo tych sklepów tak. jest dużo. A jak idziemy do fryzjera raz na miesiąc, a jak potrzebujemy raz na kwartał pomocy informatyka, jak idziemy do lekarza raz na dwa miesiące, to my nie zauważymy, że to kosztowało o 20, 30, 40 zł mniej. Więc jakby jeśli chodzi o, o te, o te rzad, o usługi przede wszystkim... I o rzeczy, które kupujemy rzadziej, to, to ten wzrost będzie znacznie bardziej dotkliwy. No i zapewne z tego, co mówisz, jeżeli dyskonty będą starały się trzymać ceny, a ich koszty działalności będą rosły, no to ktoś za to zapłaci. Rozumiem, że zapłacą dostawcy w takim razie. Tak, no dzisiaj tak naprawdę to, poś... znaczy dzisiaj, to jest taki rynek, taka ta nowoczesna gospodarka, że największą część marży zawiera pośrednik. Ten, kto jest między mną, konsumentem, a tym, kto wyprodukował jakąś no. rzecz czy usługę. Tak, tak, jest. Właściwie no, no, czem, czegokolwiek by nie dotknąć, to tak jest. Jak zamawiam pokój w hotelu, to 30% ceny bierze pośrednik, tak. Kupuję coś od rolnika, to się okazuje, że to jest trzy razy tańsze niż w sklepie. Więc i to moim zdaniem ten proces będzie się nasilał. To znaczy będzie w pierwszym, zanim, zanim oczywiście nadejdzie taki moment, że się już nie da. W ten sposób wyciskać wszystkich poza konsumentem i wtedy się zacznie wyciskanie konsumenta. Mhm. Natomiast no, sieci, wszelkiego rodzaju sieci dyskontowe sprzedające cokolwiek w takim modelu, nie tylko żywność, po prostu będą no, robiły wszystko, żeby tego klienta docisnąć w ostatnim momencie. Znaczy, jak już się in, inaczej nie da. Czy najpierw wycisną producenta, dostawcę, a potem, a potem, a potem dopiero na koniec klienta. Ale to, czy to oznacza, że. Małe sklepy, których taki już jest niewiele, małe, niezależne, ale są mniejsze sieci, mniejsze sieci sklepów, że one mogą tak ostatecznie przegrać wojnę z tymi, z tymi największymi. To trochę zależy od nas, od naszej lojalności, bo na dziś Polak jest istotą skrajnie nielojalną z jednej strony, ale z drugiej strony, czyli łatwo zmieniamy sklep, jesteśmy w stanie pojechać na drugie koniec miasta, żeby kupić coś taniej, ale z drugiej strony. Nie jesteśmy skłonni do tego, żeby zapłacić za coś dużo więcej, tylko dlatego, że to jest familiarne, że to jest blisko, że to jest na naszym osiedlu. Mm -hmm. Jeśli małe sklepy będą w stanie przekonać nas do tego, żebyśmy kupowali u nich nie dlatego, że tam jest najtaniej, tylko dlatego, że no może się okazać, że tego sklepu za chwilę nie będzie i będzie trzeba pójść dalej, kupować w sklepie większym, kupować rzeczy gorszej jakości, no to, to wtedy przegrają. To znaczy jedyną nadzieją jest to, że będzie wystarczająco duża grupa klientów, którzy bardziej cenią jakość niż taniość. No bo to nie idzie w parze. To się Ale... nie da, żeby było tanio i, 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 i nie na przykład zdrowo. Tak. Ale kiedyś, jakiś czas temu mówiłaś o tendencji, która wydawała mi się prawdziwa, znaczy ten opis wydawał mi się prawdziwy, że to, co zaczynamy cenić, to jakość też, ale swój czas. Znaczy że co, coraz więcej chcemy mieć swojego, stać nas na to, żeby swój czas wykorzystywać inaczej w związku z tym nie jeździmy, nie lubimy coraz mniej lubimy jeździć do hipermarketów, w którym jest naprawdę tanio, ale on jest daleko i wycieczka do niego kosztuje nas trzy albo więcej godzin i korzystamy coraz częściej z tych z mniejszych sklepów. Czy ta tendencja może się zmienić? Znaczy ona działa na dwie strony, bo z jednej strony my ten czas oszczędzamy i rzeczywiście idziemy do czasu, czas, czas, jeśli nas stać na to, bo to no, mówimy o, się. tak naprawdę o tych 40% czy 50% ludzi, którzy no, nie, nie walczą o, o, o swój domowy budżet każdego dnia. E, więc jeśli już kogoś stać, to rzeczywiście z jednej strony tak, on o, oszczędza swój czas, więc idzie do sklepu bliżej, gdzie jest bliżej, ale drożej, ale z drugiej strony jest ta tendencja, którą bardzo ładnie pokazała, pokazały, pokazał zakaz handlu w niedzielę, że my, żeby ten czas Ceniąc swój czas, idziemy w piątek i robimy wielkie zakupy tak, w wielkim a. sklepie, żeby mieć czas w sobotę i niedzielę. Aha, Więc aha. To, to nie jestem pewien, który z tych czynników, czy który z tych faktorów będzie grał mocniej. A Z Twojego punktu widzenia, bo obserwujesz te ruchy cen od jak powiedziałeś od lat 25, czy to jest to może być taki wzrost, który również będzie miał wpływ na na coś, czym się nie zajmujesz, czyli politykę, czyli ludzie, znaczy to będzie, to będzie tak silnie odczuwalne, że może wpłynąć na zachowania inne niż tylko konsumenckie Myślę, obywateli. Tak. to znaczy nie bez kozery dzisiaj najważniejszy przekaz polityków partii rządzącej jest taki, twoja wartość nabywcza, czy wartość nabywcza twoich wynagrodzeń drogi konsumenci konsumencie rośnie, tak? Bo jeszcze muszą do tego wymyśleć fajniejsze słowo, bo ta wartość nabywcza wynagrodzenia to, słabo brzmi. to jest, słabo brzmi, ale jak się, do, jak się do tego ładne słowo wymyśli, no to to, to, to może być pewien oręż, tak? No bo teraz pytanie, czy ludzie będą bardziej wściekli, że wszystko drożeje i to drożeje bardziej niż mówią w telewizji, czy też dojdą do wniosku, kurczę, drożeje, ale moje wynagrodzenie też rośnie. Ogólnie z wynagrodzeniami jest tak, że one w Średnio rosną o te 9% rocznie, ale to jest po pierwsze, ten wzrost dotyczy tylko jednej trzeciej gospodarki, czyli pracowników największych firm najlepiej wynagradzanych a po drugie on dotyczy tak naprawdę tych najniżej zarabiających, najmniej zarabiających na pensji minimalnej, no bo pensja minimalna rośnie administracyjnie podnoszona i tych najlepiej wynagradzanych, czyli tych, naj... Najle... Naj... tych specjalistów, którzy jak powiedzą, że chcą zarabiać 20% więcej albo rzucają papierami i mają następnego dnia 10 ofert pracy, no to ci dostaną te 20% podwyżki. Między tymi dwoma grupami jest cała taka szara masa. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest 40% ludzi czy 60%, ale oni nie wywalczą tych 10% podwyżki, bo ja oni ani nie robią nic takiego mhm. wyjątkowego, ani ich pensja nie jest regulowana administracyjnie i, i, do, i oni mogą się w, w, zdenerwować. I oni realnie, realnie mogą stracić i nawet zmiana podatków po polskim ładzie, po wprowadzeniu polskiego ładu dla tej grupy, no bo część grupy ta, bez wątpienia na tym zyska, czy to może zrekompensować, znaczy doprowadzić do tego, że oni nie zauważą. Tak drastycznie tej, tej podwyżki? Tych nie podwyżek. umiem na to pytanie odpowiedzieć, w takim sensie, że może być różnie. To znaczy, pytanie, jak Polski Ład wpłynie na, na inflację. Jeśli będzie tak, że on uderzy w tak zwaną, no, klasa średnia, bo to, to, to teraz jest duże nieporozumienie z klasą średnią, więc może nie używajmy w ogóle tego. Tego sformułowania, ale jeśli on uderzy w ludzi, którzy, nie wiem, dzisiaj zarabiają 12 tysięcy, są informatykami, prawnikami, lekarzami i, 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 i reakcja będzie taka, że wzrosną ceny tych usług wszystkich, no to, to, to ktoś, kto zarabia dzisiaj 5 tysięcy albo 4 tysiące złotych na rękę i na polskim ładzie jest powiedzmy. 100 złotych do przodu albo 150. Jednocześnie płaci też 150 złotych więcej za, za wszystko, tak naprawdę. I wtedy no, wtedy tego, tej korzyści z polskiego ładu może nie być. Ale ogólnie rzecz biorąc, to dobra wiadomość dla rządu jest taka, że dopóki inflacja ta realna w naszych kieszeniach nie przekroczy tych, nie wiem, 10%, nie będzie dwucyfrowa i to tak e, po, po całości. Bo dzisiaj wiadomo, że jak pójdziemy po pomidory, to one będą o 10% droższe, no ale z drugiej strony tam buty nie są 10%. Ale jak wszystko I lokomotywy w będzie... stadzie. I lokomotyw, tak jest. E, no, ale jeśli tak już wszystko po całości będzie o te 10% droższe. No to wtedy, wtedy rząd ma problemy, ponieważ yy, większość ludzi nie będzie w stanie dostać takich podwyżek yy, i, i się zacznie burzyć. Mhm. I, no i mo może nie, nie złapać tej narracji o rosnącej wartości nabywczej. To teraz przejdźmy na punkt widzenia tych ludzi, którzy dostaną po obie, no bo wszyscy dostaniemy tak czy, tak czy inaczej. Jakie strategie powinni przyjąć ci, którzy, którzy zarabiają poniżej 5 tysięcy i których to, którzy nie mają szansy na łatwą, łatwą podwyżkę? Dajesz wiele rad taki, gdzie można oszczędzać, to gdzie w takich czasach można oszczędzać, nie, nie obniżając radykalnie poziomu życia? No, ja, znaczy generalnie to jest tak, że każdy z nas w swoim domowym portfelu ma mniej więcej 10, no, od, 5, od 5 do 10%, ale większość z nas ma 10% zbędnych wydatków. Aha. I to jest w większości, w przypadku większości z nas to jest to, co jest w lodówce. To znaczy kupujemy za dużo, kupujemy i, i potem nam się to psuje i wyrzucamy. Więc lepiej pilnując tego, co kupujemy i jak, lepiej planując zakupy i nie kupując za dużo i nie, nie, nie dając się nabrać na te reklamy kup więcej, kup więcej. No, bo to więcej jest tańsze, ale... Ale po prostu potem się tego nie da zużyć. Yy... Aż 10% można za... to Twoim jest, zdaniem, Tak, tak. tak. To, jest, to, jest, to jest pewne jak w banku. To Znaczy, ja to kiedyś nawet na sobie sprawdzałem. Zrobiłem przez kilka miesięcy taki test, policzyłem rzeczy, które wyrzucałem z lodówki i to było w moim przypadku tam chyba 8 czy 9% w skali miesiąca. I to Czyli jest pieniądz wyrzucony w błot. Jak to w kryzysie? On może nas uzdrowić. Znaczy, nie będziemy wydawać i pieniędzy niepotrzebnie. No tak, chodzi o to, żeby nas uzdrowił, zanim, zanim staniemy zanim na krawędzi bankructwa, tak. bo generalnie my, za, większość ludzi zaczyna w ten sposób. Funkcjonować, jak już nie ma pieniędzy. Tak? No dobra, to pierwsza, pierwsza rzecz, pierwsza nasza rada dla wszystkich. Sprawdzajcie jeszcze raz, co, co kupujecie. 10% mniej, co najmniej możecie kupować, zdaniem Macieja Samczyka. Tak, 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 tu jestem w stanie się założyć. Jeśli to dobrze policzycie, to, 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 to na pewno. Druga rzecz to, są, to jest kwestia abonamentów. Znaczy, żyjemy w takiej gospodarce abonamentowej już powoli. Tak. To znaczy, mnóstwo wydatków nam przechodzi obok właściwie w sposób niezauważony, bo są po prostu bezboleśnie ściągane z karty. Bo mamy abonamenty VOD, bo mamy oprogramowanie w abonamentach, bo mamy. Ja wiem, że nawet można sobie kupić aparat. Znaczy ten automat do kawy w abonamencie, drukarkę, wszystko można jakoś w abonamencie. I my z, tego, z, z tych abonamentów korzystamy. No i teraz chodzi o to, żeby te abonamenty, z, zrobić ich selekcję. To, to też jest mój mój prywatny przypadek. Ja w pewnym momencie sobie policzyłem i miałem 13 różnych abonamentów, w tym chyba z 8 VOD. Aha. Tak. I każdy z nich był tak naprawdę z innej karty. To się wszystko samo tam naliczało, wyliczało. Ja tylko dostawałem z banków wyciągi, że mam zapłacić. tak? I tego płacenia było dość dużo. No i jak? jak sobie zrobiłem tego przegląd, no to się... Ale okazało... nie zauważałeś, bo to gdzieś tam... Nie, bo to po prostu w pewnym momencie człowiek się przyzwyczaja, że po prostu tak. dużo pieniędzy wydaje, tak? No się okazuje, że mam kartę kredytową, tak? I ona tam kilka tysięcy złotych miesięcznie z niej schodzi i się do tego człowiek przyzwyczaja. I teraz, a trzeba sobie zadać pytanie, czy to musi tak być? Nie? Bardzo dziękuję za tą radę, a. bo zdaje się, to też jest o, tak, mój tak. przypadek, muszę to przejrzeć. Tak jest. A na, i jeszcze jest trzecia sprawa. To, 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 to w dużej części przypadków abonamenty nie są konieczne. To znaczy, na przykład y, znam ludzi, którzy już od y, kilku lat w ogóle nie mają telefonu na abonament. Mhm. Nie mają takich y, stałych obciążeń typu abonament telefoniczny. I, i twierdzą, i nawet no, ja z takimi czytelnikami mam kontakt, więc oni mi przesyłają swoje wyliczenia, Aha. że mają nawet więcej tych gigabajtów i tych wszystkich tam, też wszystko za darmo i dużo gigabajtów i płacą za to tam 25 zł, a ja za to sam płacę 60 albo 70, jeszcze mam lojalnościówkę w firmie, firmie, firmie telekomunikacyjnej, że mi przez dwa lata nie można zrezyg nie wolno zrezygnować. Tak. Więc jakby ucinanie stałych, długoterminowych zobowiązań to też jest sposób, bo to, nie, to czyni mnie elastycznym. znaczy, jak mam problem, bo nie dostanę podwyżki, albo mnie zwolnią z pracy, albo mi obniżą wynagrodzenie albo cośkolwiek się stanie w moim życiu, to jestem w stanie z dnia na dzień ściąć swoje wydatki yy, o jakieś rzeczy mniej potrzebne, tak? Yy, natomiast jak mam mnóstwo różnych lojalnościowych umów, typu, że to mi wolno dopiero po dwóch latach, a tamto po czterech latach z, z tego zrezygnować, no to... Yy, to jest, no sporo. to jest, to, 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 bym, to bym powalczył o, jakieś, o takie większą elastyczność w domowym budżecie ogólnie, aha, po całości. Aha, aha. No i jeszcze są opłaty bankowe. Korzystamy, korzystamy z banków, a teraz te opłaty rosną. Też dam, ja to właśnie przykład z mojego życia dzisiejszy, nie powinienem się przyznawać, ale od kilku miesięcy ciągle zapominam zlikwidować konta jednego, za które płacę regularnie i ta, ta kwota pieniędzy, które płacę, rośnie. I rośnie, i ciągle sobie zapominam zlikwidować tego konta. A jest jeszcze pół biedy. Sprawdź, czy tam przy tym koncie nie masz przypadkiem kredytu odnawialnego. Bo to, nie, na czym banki zarabiają, mam. są takie jednorazowe tak. strzały raz w roku, które przychodzą. Tak? Tak. To znaczy, mam, kredyt, mam konto za darmo, kartę za darmo, ale teraz tak, jeśli na tej karcie nie wyrobię obrotów to mogę zapłacić kilkaset złotych po prostu rocznej opłaty za kartę. I to głównie za kredytowe karty są takie opłaty, ale za debetówki też się zdarzają takie tam miesięczne. I dość dużo osób dzisiaj się łapie na to, że mają otwierane kredyty, takie limity kredytów odnawialnych w przykącie, czyli że mogą po prostu zejść na, na koncie poniżej zera, na 10 tysięcy, na 20 tysięcy, no i opłata za to jest kilka procent, 2-3%. No mhm. i teraz jeśli mam 20 tysięcy złotych, i Bank naliczy raz w roku 3% od tego, i to bank nie nalicza od tego, co wykorzystałem, tylko od tego, co mógłbym nie wykorzystać. Tak. Od całości. No to ja jestem, to ja dostaję 60 złotych na przykład do zapłacenia. Tak? Znaczy oni nawet nie, nic nie dostają, oni po prostu to ściągają z mojego konta. Czyli trzy, trzy rzeczy: opłaty bankowe, zweryfikować, abonamenty i codzienne zakupy. Coś jeszcze? Jakieś jeszcze sugestia? No, znaczy, tak, no, większość z nas ma jakieś zadłużenia, więc y, powiedzmy, że to jest dobry moment, żeby spróbować z najdroższych z tych zadłużeń zrezygnować, no bo stopy procentowe idą w górę i pewnie mm. będą szły w górę. Y, y, więc y, pewnie trzeba by się najdroższego kredytu pozbyć. Y, na, nawet kosztem tego, żeby go wydłużyć, żeby on był finalnie droższy, ale jeśli będzie mniejsza pojedyncza rata, to, to po prostu będzie też ta elastyczność budżetu, bo okay. to, to, co dzisiaj w, w jest bardzo ważne przed tym uderzeniem inflacji, które będzie za kilka miesięcy, to jest to, żeby mieć w domowym budżecie elastyczność. Bo jak jej nie mamy, to jesteśmy, to prędzej czy później życie nas zmusi do tego, żeby pójść po chwilówkę. Hmm. A I to, to jest, jest kaplica. Morderstwo. To jest kaplica. No dobrze, ale teraz porozmawiajmy o tych, krótko, którzy mają pieniądze, którzy właśnie chcieli. Kupić mieszkanie albo chcą zmienić samochód, albo kupić swój kupić samochód. To jest Dobry moment na kupowanie, czy najgorszy z możliwych? To jest yy, yy, bardzo trudne. Poza tym, pytanie. że to zależy. Tak, tak, to jest bardzo <laughs> trudne. Wiem, że analitycy uwielbiają odpowiadać, że to zależy, ale w tym wypadku <głos》>, rzeczywiście to zależy. No bo tak, jeśli kup kupowanie mieszkania, to jest taka decyzja życiowa, że tak się wyrażę. To znaczy, jeśli jestem w trudnej sytuacji mieszkaniowej, mieszkam z mamą, z rodzicami albo w, w bardzo małym mieszkaniu i mi się trafia lokal, który jest moim marzeniem, to ja nie będę czekał trzy lata, aż on będzie tańszy, albo aż nie będzie droższy. Tylko ja po prostu podejmuję Decyzję taką, żeby, która mi może poprawić jakość życia. Jasne. I to taką, i to tak długoterminowo, więc jakby tutaj cena nie ma znaczenia w pewnym sensie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest ta sama rada, co, co, co poprzednio, to znaczy, że ja bym jeśli mogę nie kupować, to bym raczej nie kupował niż kupował w takim, zdaniem, bo oczywiście rzeczy będą droższe, tak, bo inflacja powoduje, że coś, no co właśnie, dzisiaj kosztuje... To mieszkanie będzie kosztować, które dzisiaj kosztuje 500, tak. będzie kosztować nie, nie, 700. Nie, znaczy to mieszkanie to nie dotyczy to, co ja mówię, tak, Aha. bo to rzeczywiście jakby, jeśli ktoś chce kupić mieszkanie, to, 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 to nie, nie powinien to jakoś, chyba, że chce inwestycyjnie kupić, zainwestować w mieszkanie, tak, ale to też, to też jest rozmowa na, na referat, bo to nie jest tak, że kupuję pierwsze lepsze i ono na pewno da mi zarobić, nie? Ale no, oczywiście wydaje mi się, że boom nieruchomości, na nieruchomości jeszcze może chwilę potrwać, ale nie wiem, czy to będzie rok i potem się zatrzyma lub będzie spadek, czy też trzy lata. I jakby od tego, czy to będzie rok, czy trzy lata, zależy ta decyzja, jeśli chodzi o inwestycyjne mieszkanie. Natomiast kupowanie rzeczy, które, za, które innych typu samochód, lodówka, pralka, yy, zanim podrożeją, o tyle do mnie nie przemawia, że to są rzeczy, które tracą na wartości zaraz po, yy, po tym, jak je kupimy. Owszem, trzymam pieniądze w banku i jestem minus 5 na tym, tak, w skali roku, mhm. albo minus 6, albo minus 7, no ale jak kupuję samochód, to jestem minus 20. Tak. Bo jak on wyjeżdża z salonu. Tak, jak kupuję używany, to mniej, tak? Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, to bym uważał na, na takie podejście, że kupię teraz, bo będzie drożej, to są rzeczy, które tracą na wartości znacznie szybciej. Kupuję, kupię dobrego smartfona dzisiaj, to, to on już za tydzień albo za miesiąc jest wart o 20% mniej, jakbym tak. chciał go sprzedać. Czyli przed trudnymi, przed trudnym czasem, czy na początku tego trudnego okresu lepiej tego, czego nie musimy. Nie kupować i poczekać, zrobić sobie poduszkę finansową. Zrobić sobie poduszkę finansową, bo nie wiemy, jak to się zachowa. Znaczy, jesteśmy w bardzo dziwnym momencie. Ja, tak jak mówię, no, zajmuję się gospodarką od 20 lat, 5 lat, jak nie od 30. I no, czegoś takiego nie przeżyłem, co teraz mamy. To znaczy, nie Aha. było nigdy takiego do druku pieniędzy. Cykl gospodarczy jak raz najpierw mnie uczyli w szkole na studiach ekonomicznych, jak to wygląda, potem przez 30 lat to się sprawdzało i teraz się może, moim zdaniem nie musi sprawdzić, jak to się zachowa, bo po prostu jest na rynku ogromna ilość pieniądza, który został wydrukowany, który jest pusty, który właściwie nie wiadomo, gdzie jest. On jest prawdopodobnie częściowo w naszych kieszeniach, prawdopodobnie częściowo w bankach on jest wypuszczany teraz, widać, że jest, że to powoduje wzrost cen właściwie wszystkich surowców, których się nie da tak szybko wyprodukować, żeby zaspokoić ten popyt z pustego pieniądza i, i właśnie nie wiem, jak będzie, czy ta, czy ta inflacja będzie wynosiła, nie wiem, no był, 30 lat temu był taki moment, że była inflacja w Stanach Zjednoczonych 10-15%. I tak się utrzymywała przez kilka lat, czyli kilkanaście nawet. Była trochę wyższa, trochę niższa, ale to było tam dwucyfrowo przez cały czas. Dlaczego miałoby się to, to, to nie wrócić? Tylko, że Może jak, tak jak mam pieniądze w banku i tak. to, to, no to, to, to jest też oddzielna rozmowa, pewnie już nie, nie na dzisiaj, ale, ale czy, czy za 10 lat moje pieniądze w banku będą warte jedną trzecią albo, albo połowę tego realnie, co są dzisiaj warte, tak? I to też jest temat do rozmowy. Tak. To ostatnie, ostatnie pytanie na innym, na innym poziomie. Energia będzie drożała i to bardzo będzie drożała. Jeśli Unia Europejska będzie wdrażać ten projekt Fit for 55, to będzie radykalnie, e, e, radykalnie pójdzie w górę. Nie ma, nie ma wyjścia. Czy rząd w tej sytuacji e, powinien dopłacać ludziom do energii, bo zapowiada, że to, będzie, że to będzie robił i na to zresztą będą też pieniądze, żeby też z Unii, jak rozumiem, żeby, e, żeby dopłacać, żeby minimalizować ten, e, to uderzenie. No ale z drugiej strony to jest jakiś taki budujemy jakiś bardzo niezdrowy system, tak? w którym z jednej strony robimy ruchy, które wymuszają podwyżki cen, a z drugiej strony dosypujemy gdzieś pieniądze, żeby tak ludzie tych pieniędzy nie, nie wymuszali. A skąd te pieniądze są? No przecież wzięte wcześniej ludziom. No więc ja już trochę przestaję wierzyć w ten, w ten Fit for 55, to znaczy wydaje mi się, że dopóki się sytuacja na rynku energii nie uspokoi, to nikt tego nie będzie wdrażał, bo to wtedy przywódcy unijni, jak jeden mąż będą wywiezieni na taczkach przez własnych obywateli. Natomiast oczywiście ceny, wzrost cen energii jest nieunikniony. On będzie akurat w Polsce szybszy niż gdzie indziej, no bo mamy stosunkowo na no, energochłonne nie, inaczej. Nasz, nasz, nasz miks energetyczny jest po prostu mocno przestarzały. Chociaż akurat dzisiaj, jak, jak mówią, ten polski węgiel stał się przedmiotem pożądania dzięki tak. temu, którego normalnie nikt nie chce, tak. bo jest za drogi. Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, to trochę mamy przerąbane, jeśli chodzi o, o, o cenę energii, więc rząd nie będzie miał innego wyjścia, będzie musiał dopłacać, bo, no bo my nie jesteśmy zamożnym krajem jeszcze mimo wszystko. 40% ludzi, procent ludzi w Polsce nie może sobie pozwolić na to, żeby pojechać na wakacje, pójść na pizzę, Albo chodzić do kina systematycznie. 40%. No to niech jedna czwarta z nich dostanie strzał w postaci wzrostu cen energii o 100, 100 zł miesięcznie, no to. Mm... No to, to tutaj będzie trzeba coś zrobić. Oczywiście masz rację, to jest niezdrowe i to jest takie podejście socjalistyczne, czyli, czyli do, dopłacanie do różnych rzeczy po to, żeby ludzi nie balało, żeby im się wydawało, że jest taniej niż jest. Tylko, no to że to jest niezdrowe, ale z drugiej strony no, na końcu ci ludzie muszą przeżyć. Tak? Nie, nie chcemy takiej sytuacji, jak były na początku lat 90., kiedy wprowadziliśmy tak radykalne zmiany, które tak kierunkowo wydawało się nie były najgorsze, ale jednak cena za to dzisiaj widzimy była bardzo, bardzo wysoka i jesteśmy o to. Mądrzejsi. Pełni się z tobą zgadzam. O reformach Balcerowicza też mogę długo i namiętnie rozmawiać, ale pewnie już nie mamy czasu na. To. Ale następnym razem chętnie o tym pogadamy. Maciej Samcik, bardzo Dzięki. Ci dziękuję. To był układ otwarty. Wspieraj na patronite.pl